Siemano, dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć Galten's Satchel. Co to w ogóle jest? Jest to kontener, który ma 32 sloty i waży jedynie 10 uncji. Dla porównania, zwykły plecak w Tibi ma 20 slotów i waży 18 uncji, a Azawan Chessbox, który również ma 32 sloty i jest dostępny jedynie jednorazowo z eventu, waży aż 38 uncji. To sprawia, że mimo iż nie można go użyć jako plecaka głównego, to wypada najlepiej pod względem ilości przechowywanych przedmiotów w stosunku do wagi, która niewiele różni się od wagi zwykłego worka. Jest to idealne rozwiązanie do przechowywania run czy potionów, zwłaszcza w tych czasach, gdzie możemy ustalać, do jakiego plecaka mają one trafiać. Oczywiście takie satchele sprawdzą się też bardzo dobrze jako kontenery do przechowywania luta, bo ważą one mało, a zazwyczaj nosimy sporo takich plecaków. Wszystko byłoby pięknie, ale są pewne wymagania i ograniczenia, aby taki Galten's Satchel zdobyć. Po pierwsze, Galten's Satchel możemy wybrać sobie raz na 30 dni na jedną postać. Można go też kupić od innych graczy, a nawet może też potraktować takie zbieranie i sprzedawanie satchelów jako formę zarobku. Po drugie, musisz mieć ukończony The Order of the Lion Quest, a to znaczy, że musisz mieć co najmniej 250 poziom i spełnić wszystkie wymagania tamtego questu. Przyjmijmy jednak, że masz ukończony ten quest. Teraz będziesz musiał wykonać nową linię questową Adventures of Galten i wykonać tam 3 pierwsze misje. Nie są one trudne i wymagają tylko rozmowy z NPC. Pierwsze idziemy do Kesara, znajdującego się na zamku w Baunach i zagadujemy Hi i Zelda jest. Pamiętaj jednak, że pojawia się on w sali tronowej tylko podczas tibijskiego dnia, czyli od 15 po do 45 po każdej godziny. Teraz udajemy się do NPC Lish de Sir, mieszkającego w jaskini również na Baunaku. Uważaj tam na uzurperów, bo chwila nieuwagi i skończysz w trapie lub w temple. Z samym NPC rozmawiamy Hi i Zelda. Czeka nas teraz wizyta w Akademii Magii w Edron. Tam znajdziemy Spectulusa, którego tak jak w poprzednich wypadkach zagadujemy Hi i Zelda jest. I to były wszystkie wymagane kroki. Wracamy na Baunach i udajemy się do chatki na południu, gdzie znajdziemy posąg. By dostać się do środka, trzeba przepłynąć wpław. Można jednak też zagadać z posągiem, stojąc przy ścianie na zewnątrz. Wypowiadamy przy nim słowa V-Box, co sprawi, że zostaniemy przeteleportowani do małej jaskini. Udajemy się na południe i klikamy na martwe drzewo. To w nim znajdziemy upragniony Galten's Satchel, a w nim artefakt box oraz parchment. Parchment można wyrzucić, a artefakt box to po prostu kolejny kontener z 32 slotami, tylko ten waży już aż 50 uncji. By wydostać się z jaskini, wystarczy po prostu chwilę poczekać. Od tego momentu możesz co 30 dni odwiedzać tą jaskinię, by wybierać tam Galten's Satchel i artefakt box. Nie trzeba już wykonywać wszystkich opisanych wcześniej questów i wystarczy tylko zagadać z posągiem słowami V-Box. Mam nadzieję, że materiał się podobał i dzięki tym satchelom zyskasz trochę kapa i twoje życie tibijczyka stanie się troszkę bardziej komfortowe. Miłego dnia i do zobaczenia na tibijskich szlakach. Piona!